W tej chwili jest 11 dzielnicowych. Dodatkowo powstał od czerwca etat profilaktyka, który dzielnicowych w swoich zadaniach wspomaga. Na tą chwilę, jeżeli chodzi o powiat jarocieński, liczba dzielnicowych jest naprawdę wystarczająca. Proszę przypomnieć, co należy do obowiązków dzielnicowych. Do tej pory dzielnicowi prowadzą część wykroczeń swojego rejonu, ale podstawowym zadaniem jest kontakt ze społeczeństwem, czyli z mieszkańcami rejonów, które obsługują. Prowadzą niebieskie karty, czyli tutaj te spotkania z rodzinami zagrożonymi przemocą. Opiniują osoby, które chcą na danym terenie mieszkać na stałe, chodzi tutaj o obcokrajowców. Opiniują także osoby, które starają się o przyjście do policji. Jakby nie patrzeć, dzielnicowy jest tą osobą, która najbardziej ma ten największy kontakt z mieszkańcami swojej dzielnicy, swojego rejonu i tutaj na tym to polega, żeby oni jak najwięcej takich informacji po prostu uzyskali. Według ministra dzielnicowi zbyt często są oddelegowywani do innych czynności obsługi zdarzeń, kontroli w ruchu drogowym. Czy tak w rzeczywistości to jest? Znaczy tak, my docelowo na pewno takich czynności tutaj nie zlecamy naszym dzielnicowym, jednakże jeżeli chodzi do kolizji czy wypadku drogowego i najbliżej tego miejsca zdarzenia jest patrol dzielnicowy, z racji tego, że oni najszybciej mogą tej pomocy udzielić, są tam wysyłani w pierwszej kolejności, ale w momencie, gdy docierają patrole odpowiedzialne za takie czynności, na przykład ruch drogowy, oni przyjmują całość czynności. Niektórzy mieszkańcy twierdzą, że dzielnicowy jest niedostępny, że nie wiedzą, jak się z nim skontaktować. W jaki sposób należy się skontaktować z dzielnicowym? Znaczy tak, po pierwsze dzielnicowi tutaj przyjeżdżają codziennie, tutaj są odprawy. Rewir dzielnicowy w Jarocinie funkcjonuje tutaj na stałe, czyli tutaj mają swoją siedzibę. Dzielnicowi z innych rejonów, tak jak Żerków, Kotlin, Jaraczewo, mają swoje siedziby tam w tych miejscowościach, tak naprawdę w centrum. Na naszej stronie internetowej są podane numery. Wiadomo, że jeżeli oni są po południu, no to rano nikt się nie dodzwoni, ale także każdy dzielnicowy został wyposażony w telefon komórkowy, więc w momencie, kiedy go nie ma w miejscu, czyli w tym punkcie docelowym, jest gdzieś w terenie, można bez problemu zadzwonić na telefon komórkowy. Ministerstwo też wspomina o przywróceniu posterunków dzielnicowych. Czy taka ewentualność też jest tutaj rozważana na terenie powiatu jarocińskiego? Znaczy na tą chwilę się nie zastanawialiśmy. Mieliśmy jeden komisariat przez krótki okres, był to komisariat w Żerkowie, który był stricte komisariatem, posterunkiem policji i na tą chwilę no, nie rozważamy takiej możliwości, jeżeli nie będzie zapotrzebowania na to. Z naszej oceny policjanci dzielnicowi, którzy są w zespołach dzielnicowych, na przykład Kotlin, Jaraczewo, Żerków, oni dobrze wypełniają swoje funkcje. Tak naprawdę oni są cały czas w terenie. Nie chodzi o to, żeby siedzieli na posterunku, tylko żeby właśnie mieli kontakt z ludźmi. Mają jeździć do nich, spotykać się, rozmawiać, przeprowadzać różnego rodzaju spotkania, czy to z właścicielami ogródków działkowych, czy też seniorami na przykład, kołami gospodyń wiejskich. Posterunek być może jest to miejsce, w którym jest najbardziej dostępne, ale tak jak mówię, policjanci nasi mają tam siedziby i w czasie pełnienia służby tam są też dostępni. Komenda Powiatowa Policji, podobnie jak inne komendy w całym kraju, opracowały tak zwaną mapę zagrożeń. Proszę przypomnieć, no, jakie tutaj największe zagrożenia występują na terenie powiatu jarocińskiego? Tradycyjnie ruch drogowy. Mamy tutaj złączenie się trzech dróg krajowych. Droga krajowa nr 11, 15, 12. Do tego droga wojewódzka, naprawdę rzadko w którym powiecie jest taki natłok tego ruchu i tyle dróg krajowych, do tego droga wojewódzka. I myślę, że to jest właśnie największe zagrożenie. Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego. W tej chwili budowana jest obwodnica, więc mamy nadzieję, że chociażby sam Jarocin zostanie trochę odciążony, ale pomimo tego, że ten ruch cały czas wzrasta, to jest taka największa dla nas bolączka. My cały czas staramy się jak najwięcej patroli wysyłać w miejsca, gdzie takie zagrożenie istnieje, ale nie możemy być na każdym miejscu i niestety kierowcy, jeżeli sami się nie zdyscyplinują, nie będą przestrzegać przepisów, no to też my nie mamy do końca wpływu na to, jak oni jeżdżą. Staramy się egzekwować tych, którzy popełniają wykroczenia, nietrzeźwych kierowców, ale mówię, tutaj dużo zależy od tej osoby, która siada za kierownicą, od jego wyobraźni, opanowania i przestrzegania przepisów drogowych. Ale ostatnie tutaj zdarzenia w ruchu drogowym, które miały miejsce, pokazują, że chyba mieszkańcy, społeczeństwo coraz częściej ochoczo współpracuje z policją. Myślę tutaj o zatrzymaniu pijanego kierowcy w Kotlinie, czy ostatnio o ujęciu motorowerzysty, który też spowodował kolizję na drodze Lisewo-Kretków. Jak pani ocenia właśnie zaangażowanie społeczeństwa, jeżeli chodzi o pomoc i współpracę z policją?
coraz lepiej. Mamy bardzo dużo telefonów, gdzie mieszkańcy czy inni kierowcy wskazują nam, że ktoś jedzie w sposób nieprawidłowy. My natychmiast wysyłamy tam patrole policji. Nie zawsze okazuje się, że jest to osoba nietrzeźwa, może czasami zmęczona zbyt długą jazdą, ale wtedy też wymuszamy, żeby odpoczęła, żeby nie jechała dalej, nie stwarzała zagrożenia dla innych. Jeżeli chodzi o zatrzymywanie, ujmowanie nietrzeźwych kierowców przez innych użytkowników ruchu drogowego, to ja zawsze apeluję o to, żeby robili to z rozsądkiem, nie narażając sami siebie. Jednakże w każdej takiej sytuacji dziękujemy za to, że nam te osoby pomogły, być może ratując właśnie kogoś innego życie w ten sposób.